Panie wójcie, w którym miejscu Słowacji obecnie się znajdujemy i co ciekawego będzie się działo w tym miejscu? Znajdujemy się na placu szkolnym przy szkole podstawowej w Słowatyczach. Tutaj za mną jest właśnie przebudowywany budynek, który będziemy przeznaczali na żłobek. Żłobka jeszcze do tej pory u nas nie było, także będzie to na pewno również z pożytkiem nowość, ale z pożytkiem przede wszystkim dla młodych rodzin z dziećmi. Zachęci to właśnie mieszkańców Słowatycz do posiadania swojego potomstwa? Znaczy, nie wiem, czy, chyba... znaczy nie wiem generalnie, czy żłobek może zachęcić do posiadania potomstwa, raczej tu inne czynniki ekonomiczne bardziej podejrzewam grają rolę, na przykład posiadanie zatrudnienia, czy posiadanie własnego konta, mieszkania, domu i podejrzewam, że teraz tak w tą stronę to idzie, ale rzeczywiście wszelkiego typu usługi opiekuńcze dla młodych małżeństw na pewno pozwolą na takie może nie zdecydowanie się na potomstwo, ale taki komfort dokładnie. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, teraz każdy w pogoni za pracą, za jakimś zarobkiem. Te młode mamy muszą szybko wracać na rynek pracy, a żeby szybko wrócić, muszą mieć opiekę nad dziećmi, a nie zawsze gdzieś w pobliżu ta babcia czy dziadek się znajduje. Także tutaj planujemy, generalnie mamy dofinansowanie na ten cel. Ta inwestycja będzie nas kosztowała 500 tysięcy złotych. Mamy ponad 400 tysięcy dofinansowania, 400, dokładnie 407 tysięcy dofinansowania. 100 tysięcy jest naszego wkładu własnego, ale później na 2 lata mamy częściowe nakłady. Tak, zwrócone koszty w wysokości 300 tysięcy złotych, więc przez te 2 lata nawet to czesne dla młodych mam czy młodych rodziców będzie niższe niż w innego typu, tego typu ośrodkach. Dla ilu miejsc tutaj? Dla młodych dzieciaków, małych dzieci będzie przygotowany żłobek? Dofinansowanie generalnie obejmuje 10 miejsc żłobkowych, co wydaje mi się, że jak na naszą gminę i na nasze warunki będzie wystarczające. Niemniej, jeśli chodzi o powierzchnię tego miejsca, bo to liczy się, że tak powiem, na dziecko ileś tam metrów, będzie to docelowo 15 miejsc.